Jedzie jak wściekły byk, jak to widząc ścigany. Zobaczymy, czy zachował jeszcze energię na półfinał. Zastosował się do porad swojego kornera i był, tak jak wspomniałeś, każdym z tych wymienionych przez siebie bohaterów. No a od 9 lat treningi w klubie Golden Dragon warto przypomnieć, bo nie jest to krótki staż i widać, że ma pojęcie o MMA całkiem spore. Zameldował się nam na arenie Adrian Smykowski. Szymon Szynkiewicz! I do walki wychodzi Szymon Szynkiewicz, który poprzednią, pierwszą walkę wygrał również poprzez dwukrotne wypchanie swojego przeciwnika poza arenę. 38-latek, 106 kg, 180 cm wzrostu, mieszkaniec Norwegii, w której na co dzień trenuje. I jak już wspomniałem, przy pierwszym jego pojedynku trenował z gwiazdami UFC, bo miał takie warunki. Także naprawdę przekrojowy zawodnik. Szykujmy się na naprawdę fajną, solidną bitwę. Szymon Szynkiewicz przez wielu stawiany w roli faworyta tego turnieju i wydaje mi się, że tą pierwszą walką pokazał, że faktycznie trzeba się z nim liczyć przy podawaniu ewentualnych nazwisk zwycięzców pierwszego turnieju w Otore. Wskazywaliśmy faworytów wcześniejszego półfinału. Teraz kogo wskażesz? Stawiam na Szymona Szynkiewicza. Adrian Smykowski. 187 cm, 103 kg i 29 lat na karku. 180 cm, 106 kg i 38 lat na karku Szymona Szynkiewicza. Obaj wywodzą się z MMA. Zawodnicy już gotowi, sędzia również. Zaczynamy drugi półfinał. Panowie, walczycie o finał, dajcie z siebie wszystko, my na to czekamy. Zawodnicy gotowi, piąteczka i już teraz uprzejmości nie będzie. W poprzedniej walce Szymon Szynkiewicz bardzo kalkulował. Bardzo ta walka była spokojna. Z drugiej strony Adrian Smykowski. Ależ trafia teraz Adrian. O, potężne ciosy. Nie kalkulował w ogóle. Zobaczymy, jak będzie w tej walce. Obalenie, pozycja boczna. I Szymon Szynkiewicz z góry. Pasuje mu to, no bo spore doświadczenie, jeżeli chodzi o MMA i już jest w pozycji bocznej. Ale też zauważmy, że walka toczona na krawędzi maty, tam pół metra i Szynkiewicz może szukać wypchnięcia swojego przeciwnika. Aczkolwiek będąc w takiej pozycji bocznej jest duże niebezpieczeństwo, że wypadną obaj, także musi uważać również Szymon Szynkiewicz przy ewentualnej próbie wypchnięcia swojego oponenta, że polecą obaj z areny. Adrian teraz próbuje się wydostać z tej pozycji bocznej. Mostkuje raz w lewo, raz w prawo. Tak, tak, podejmuje próby wyjścia z tego, także widać, że te parterowe myczki też nie są mu obce. Ale też pamiętajmy, że to bardzo dużo sił kosztuje, a tutaj nie mamy czasu. Jeżeli zawodnicy wychodzą i zaczynają walczyć, walczą do poddania, do znokautowania, do przerwania przez sędziego bądź katmena, ale nie ma tu podziału na rundy. No, wypadł teraz ochraniacz na zęby. No, dobra pozycja teraz do wypchnięcia i wypchnął. I korzysta z tego. Wypchnął Szymon Szynkiewicz i w wypchnięciach mamy 1-0. A Adrian Smykowski już teraz musi postawić wszystko na jedną kartę. Ależ teraz trafia. Bomby. Prawym z góry. O, posyła na deski teraz. Szymon Szynkiewicz Adriana Smykowskiego, ale Smykowski mocno zamroczony. Ten dochodzi do siebie. No poszedł na otwartą wojnę Adrian Smykowski, ale chyba nie spodziewał się tak mocnej bomby ze strony Szymona Szynkiewicza. Musiał postawić na jedną kartę wszystko, no ale niestety tutaj przy tym ataku zapomniał o obronie. No i mamy pierwszy raz chyba w tym turnieju parter tak mniej więcej na środku areny, także nie tak blisko do wypchnięcia z tej strefy. No, teraz oddaje plecy. Ale koniec! Koniec! Ależ go trafił kolanem! Szymon Szynkiewicz! Było kolano, ale kolano było, kiedy zawodnik miał więcej niż 3 punkty podporu, a więc kolano uznawane za faul. A na to nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że podniósł sylwetkę do góry, ale faktycznie był na kolanach oparty Adrian Smykowski. Sylwetka rzeczywiście była podniesiona, ale tak jak sędzia zwrócił uwagę, tam były co najmniej 3 punkty podporu. Poszedł teraz konsultować tą sytuację sędzia z pozostałymi sędziami, którzy okalają nam arenę. Mamy tutaj sędziów bocznych. Już mamy powtórkę.
Mamy wstaje. Kolana na ziemi, czyli zawodnik znajduje się w parterze i tutaj tak. Kolano zdecydowanie. Tak, tak, tak. Były cztery punkty podparcia, dwa kolana, dwie stopy. Także było to typowo nielegalne kolano w parterze i zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Ależ trafił tym kolanem piekielnie, gdyby to było faktycznie na podniesionej sylwetce, no to nie mielibyśmy tutaj już czego szukać. Też pamiętajmy, że Szymkiewicz już wcześniej był zamroczony ciosem zadanym stójce. Podszedł sędzia. Taki faul to będzie dyskwalifikacja. Adrian Smykowski. Otwartą dłoń, bo tam go zaciąłeś. Kontynuuje pojedynek. Ogromny charakter Adriana Smykowskiego. Ogromny charakter, ogromne brawa dla Adriana, który... Piątka. Przeprasza oczywiście Szymon swojego oponenta. I kontynuujemy drugi półfinał. Aczkolwiek takie kolano zawsze robi pewne spustoszenie w głowie i wydaje mi się, że Adrian już może nie być tym samym zawodnikiem. Aczkolwiek idzie do przodu, trafia. Mocnym lewym sierpowym teraz Adrian. Adrian mimo, że... Ależ prostym teraz prawym. Piekielnie niebezpieczne ma te prawe, takie overhandy można powiedzieć, Szymon Szynkiewicz. Mimo, że Adrian wyłapał w stójce, wyłapał te kolano, on cały czas idzie do przodu. Mamy teraz otwartą wymianę, to czego chcieli kibice. Mamy dwóch stójkowiczów, ależ teraz wchodzi w nogi. Ale świetnie wybronił tą pozycję. Ale już jest na krawędzi. Stop, stop, stop. I wypchnął drugi raz. Koniec pojedynku. Szymon Szynkiewicz wygrywa drugi półfinał, wypychając po raz drugi Adriana Smykowskiego, który zostawił ogromne serducho, pokazał ogromne serducho, ogromny charakter. No ale w finale mamy Szymona Szynkiewicza. Olbrzymia. Marek Samociuk kontra Szymon Szynkiewicz, wielkim finałem pierwszego turnieju w Wotore. Olbrzymie brawa za jednego i drugiego. Szymon Szynkiewicz! Adrian, dałeś nam bardzo dobrą, bardzo mocną walkę, potężne wymiany w stójce. Powiedz, jak czujesz się po walce? Dobrze się czuję, jest adrenalina, fajna przygoda. Fajnie było w tym uczestniczyć. Tyle, nie? Widać było, że masz bardzo duże serce do walki, że przygotowania były także mocne, tak? Twoje sińce na oczach były widoczne już na kilka dni przed galą. Opowiedz nam coś o swoich przygotowaniach. Przygotowywałem się 3 miesiące, zapierdalałem. No i to tyle, nie? Starałem się jak mogłem, no. Przegrałem, głowa do góry. Jak ci się podoba nasz turniej oraz cała oprawa? Fajna, fajna przygoda. Cieszę się, że mogę wziąć w tym udział. Powiedz nam, planujesz wziąć udział w kolejnym turnieju w Wotore, bo jak wszyscy wiemy, już niebawem odbędzie się kolejna gala. No pewnie, czekam na propozycję, nie? Liczy się przygoda przede wszystkim. Drodzy Państwa, brawa również dla przegranego! Adrian Smykowski! Bardzo ładna postawa Adriana Smykowskiego, zobaczmy jeszcze najlepsze. Ale mocno ruszył tym lewym prostym Adrian Smykowski i naruszył Szynkiewicza. Ale tutaj mamy szły te potężne łokcie. Piekielnie mocna walka, piekielnie mocna walka. Obaj nie kalkulowali, obaj szli w tą wymianę, spodziewając się najgorszego, i ale tu tutaj mamy ten prawy, o którym już mówiliśmy w trakcie walki. No, idealnie. Stracił na chwilkę świadomość Adrian Smykowski, ale bardzo szybko wracał. Tu no mamy. I tutaj te nielegalne kolano. No, nie przemyślał tego Szymon Szynkiewicz. A myślę, że troszkę adrenalina go poniosła, ale tutaj też wielkie brawa dla Adriana za to, że kontynuował walkę. Ależ walczył tutaj przy tym ostatnim wypchnięciu Adrian Smykowski, żeby się utrzymać, ale no nie dał rady. Nie dał rady, naprawdę piekielna siła Szymona Szynkiewicza i dał ją odczuć Adrianowi. I po raz kolejny zapraszamy na studio, które poprowadzi Karolina Owczarz, a później już super fight Łukasz Parobiec, a później już oczywiście wielki finał turnieju Wotore.